Roman Gierty, Zespół do Spraw Rozliczeń powołany przez Obywatelski Platformę Obywatelskiej, jak funkcjonuje, co robi, jakie ma osiągnięcia. Nie było za bardzo wiadomo, dlatego zapytaliśmy i chcieliśmy prześwietlić tych, którzy prześwietlają. Zapraszamy na nasz artykuł na stronie, gdzie podsumowujemy to, co zebraliśmy o działalności tego zespołu, jak się spotykał, jakie zawiadomienia, jakie wystąpienia złożył, co się z nimi też zadziało. Jest to ważne, żeby zawsze polityków rozliczać i pytać, co oni robią. Szczególnie jak nam obiecują różne rzeczy i szczególnie też jak chcą rozliczać. I rozliczajmy tych, którzy rozliczają. Gratulacje duże dla Fundacji Wolności, która zdobyła informacje uzyskała, nawet nie zdobyła, uzyskała informacje o zarobkach dyrektorów regionalnych telewizji publicznej. Ja, na pewność wynagrodzeń w telewizji publicznej to bardzo ważna sprawa. Mamy ostatnio kwestię tajności tych, coś mówiliśmy wokół MUSDO odnośnie. Odnośnie e, 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 yes. e, e, nowych prezenterów telewizji przegranej sprawy. Czekamy na to. To jest bardzo ważna rzecz. Ważna rzecz z tej perspektywy, że e, mamy nową minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, która się wypowiadała właśnie o jawności e, w telewizji polskiej. Jest nagranie e, w RMF-ie. Zobaczcie to, bo wspomina też o sieci obywatelskiej Urzędu Polska. Zaprasza nas do, do rozmowy. Będziemy się zastanawiali, co z tym zrobić. Ważne jest to, że jawność w telewizji polskiej wynagrodzeń, ale też zawieranych umów, jest w publicznym obiegu. Mówią o tym dziennikarze, politycy i też minister do, jest odpytywany tego, z tego minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. To jest ważna rzecz. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Fundacji Wolności, która uzyskała te informacje i podaje, jak wyglądają te zarobki w telewizji publicznej. Kolejna sprawa, która jest w ogóle niepokojąca systemowo od wielu lat żyjemy kwestią związaną z sądownictwem. Mamy tak zwane losowania sędziów. My walczymy o kod źródłowy losowania. W tej chwili przegraliśmy sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, mimo że wcześniej mamy dobry wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czekamy na uzasadnienie tego wyroku. To jest dziwne, bo od kilku miesięcy go nie dostajemy. Będziemy składali skargę na przewlekłość w tej sprawie. Ale na marginesie, czyli nawet głównym wątkiem tego, to są sprawy opisywane przez Dziennik Gazety Prawną. Jeżeli chodzi o, zobaczcie sobie na Twitterze, na byłym Twitterze, X-ie, Profil informatyk zakładowy. Tam to jest Tomasz Ziemiński, który zajął się protokołami zlosowania sędziów i wykazuje, że coś jest z tym systemem nie tak. Wszystko było dobrze do pewnego momentu, w którym ministerstwo zablokowało mu możliwość pobierania tych raportów z losowania. To jest cały wątek ważny, bo z jednej strony mamy, dost mamy mieć dostęp do tych informacji, które dotyczą losowania sędziów. Ministerstwo to przyblokowało. Tomek Zieliński napisał taki długi wpis o tym, że już ma tego dosyć i zawsze staje działania, jeżeli chodzi o ten monitoring i też analizę systemu losowania. Sędziów okazuje się, że po takiej dosyć ciekawej burzy ministerstwo zmieniło zdanie i chce udostępniać te protokoły. I jednocześnie jest to dalej nasza sprawa o kod źródłowy, więc apelujemy jeszcze raz do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Chcemy zobaczyć kod źródłowy Systemu losowania sędziów. To jest systemowo ważna rzecz, żebyśmy wiedzieli, czy sędziowie są losowani, w jaki sposób są losowani i czy rzeczywiście ten system zapewnia taką, bym powiedział, losowość wyboru sędziów. I ostatnia sprawa, to jest ważna, możemy się znowu spotkać w rzeczywistości. W ostatni weekend listopada jest lot obrońców i obrońców praw człowieka. Można się w Warszawie spotkać, podyskutować o prawach człowieka. Zobaczyć, jak to wygląda, obejrzeć filmy te związane z prawami człowieka. Zachęcamy, rejestrujcie się, zgłaszajcie się. To jest ważny moment. My będziemy tam, ważny moment w ogóle, jeżeli chodzi o Dzień Praw Człowieka. To jest bardzo ważny moment w ciągu roku i to jest jedyny taki moment, kiedy możemy wszyscy razem podyskutować o prawach człowieka. Zobaczcie, na naszej stronie jest ankieta zgłoszeniowa, ale też na stronie OFOP-u. Mam nadzieję, że się wszyscy zobaczymy na Koniec listopada obchodząc e, e, Międzynarodowy Dzień Prawa Praw Człowieka.